Bardzo dziękuję, a zapraszam bardzo serdecznie pana profesora Lubomira Bodnara. Pan profesor jest onkologiem klinicznym, kierownikiem oddziału onkologii klinicznej i radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii i dyrektorem Siedleckiego Centrum Onkologii. Zapraszam serdecznie panią profesor Joannę Ditkowską, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii i kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów. Oraz zapraszam raz jeszcze panią Annę Kupiecką, prezes Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej. A tak jak pan profesor Jassem powiedział, rozmawiamy o raku endometrium, o raku trzonu macicy, który jest najczęstszym nowotworem ginekologicznym. Co roku w Polsce zachorowuje około 5600 kobiet zachorowuje na ten nowotwór, umiera około 1800. Niepokoi fakt, że w Polsce nie tylko rośnie trend zachorowalności, ale też trend umieralności z powodu tego nowotworu. Tak jak mówiliśmy przed chwilką o raku piersi, rak piersi jest to nowotwór, w którym jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o wyniki leczenia. Przy raku endometrium możemy powiedzieć, że jesteśmy chyba jednym z wyjątków, jeżeli chodzi o ten trend nadmiernej, tego wzrostu śmiertelności. I o to chciałam zapytać panią profesor Joannę Ditkowską. Pani profesor, czy rzeczywiście tak jest? Co się dzieje w Polsce? Czy są kraje, które lepiej sobie radzą z rakiem endometrium niż my? Znaczy, ja powiem tak, od naszej ostatniej debaty, która również była poświęcona temu nowotworowi, wiele się nie zmieniło, niestety. To znaczy, utrzymuje się rosnący trend i zachorowalności, no ale to jakby jest, mamy na to mniejszy wpływ, chociaż mamy w pewnym sensie, i utrzymuje się też rosnący trend umieralności. Ten rosnący trend umieralności jest na odbiegę od tego, co się dzieje w Europie. I jest tylko kilka krajów. Chorwacja, z tego co pamiętam, jeszcze, no niech w tej chwili nie będę strzelała, ale dwa czy trzy kraje w Europie mają taką tendencję rosnącej umieralności. W pozostałych krajach jest zdecydowanie malejąca tendencja umieralności na raka trzonu macicy. W związku z tym wydaje się, że w Polsce się dzieje coś niedobrego, jeśli chodzi o, nie wiem, czy diagnostykę, czy leczenie, czy dostępność do leczenia. No, na pewno odbiegamy pod tym względem od innych krajów europejskich. Pani profesor alarmuje już o tym fakcie od ponad 2 lat i jak rozumiem, wiele się nie zmienia. Wiele się nie zmienia, jeżeli chodzi o tę śmiertelność. Tak, to znaczy ja ostatnio widzę jakąś zmianę w tym sensie, że lekarze mówią już o 4 różnych nowotworach, jakby się zmieniła diagnostyka, prawda? I tutaj w tym upatruję nadzieję na zmianę tego, co się w Polsce dzieje. Myślę, że to powinno wkrótce przynieść nam przełom, bo inaczej no to trudno sobie wyobrazić, żeby się, no nie wiem, po prostu ja widzę to od strony epidemiologicznej, a co się dzieje, jakie procesy powodują to, co widzimy, ja tego nie wiem. Właśnie o tym porozmawiamy, ale jeszcze proszę powiedzieć, czyli tak jak rozumiem, rak endometrium jest, można powiedzieć, takim no, mocno wyróżniającym się na czarno nowotworem, bo w innych nowotworach ta śmiertelność jednak spada, a tu jest, mamy wzrost śmiertelności. Tak, a poza tym to jest jedyny nowotwór, dla którego myśmy co jakiś czas badamy wskaźniki przeżyć, taki 5-letni wskaźnik przeżyć. I to jest jedyny nowotwór wśród nowotworów ginekologicznych, w którym spadło 5-letnie przeżycie. No niewiele, tak? Ale nie poszło do góry. W innych nowotworach obserwujemy wzrost i to istotny statystycznie, a tutaj no spadek. Czyli coś się dzieje niedobrego. Coś się dzieje niedobrego. Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy my leczymy po prostu, czy kobiety są w Polsce źle leczone w tej chwili? No, jest to takie za mocne sformułowanie, czy źle leczymy. Na pewno, no, ale za mocne, tak. Skoro to rośnie śmiertelność, tak, to jak to inaczej to nazwać? Tak, na pewno dużo się zmieniło w ostatnich 2-3 latach, gdzie poznaliśmy więcej danych o biologii tego nowotworu. Myślę, że to przede wszystkim decyduje. Do niedawna opieraliśmy leczenie na takich grubych, starych parametrach histopatologicznych, gdzie ocenialiśmy złośliwość nowotworu, typ nowotworu i według tego i zaawansowania nowotworu było prowadzone leczenie. Dzisiaj coraz więcej wiemy, że pod tym czasami bardzo wczesnym stadium, tak zwanym pierwszym stadium, bardzo takim
początkowym stadium może się kryć bardzo groźny typ nowotworu pod względem biologii. Coś, co w raku piersi funkcjonuje już od dłuższego czasu, od wielu lat, od dekady albo i więcej. Nie przystępujemy do leczenia nowotworu piersi, nie mając pełnej informacji o biologii, czyli o tym HER2 low, co było przed chwileczką mówione, czy też innych podtypach, jaki typ histopatologiczny, jaka biologia się pod tym kryje. W raku trzonu dopiero te dane wchodzą. Mimo że udało się prawie 10 lat temu określić taką charakterystykę biologiczną nowotworów, czyli udało się sprofilować molekularnie te nowotwory, tym niemniej dopiero od 2, 3, 4 lat udało się ten taki skomplikowany język molekularny, genetyczny przełożyć na codzienną praktykę kliniczną, która jest dostępna w zasadzie w całym kraju i w większości miejsc, które zajmują się profesjonalnie leczeniem raka trzonu macicy. To znaczy, dzisiaj nie powinniśmy przystępować do leczenia raka trzonu, nie powinniśmy przystępować do operacji raka trzonu bez dokładnego poznania biologii nowotworu, czyli powinniśmy sprofilować z tej próbki pobranej w trakcie pierwszej diagnostyki, tą próbkę powinniśmy wysłać, tak jak w raku piersi wykonuje się biopsję guza, tak samo i tutaj się wykonuje biopsję guza, bądź też łyżeczkowanie śluzówki trzonu macicy z komórkami rakowymi. W momencie, kiedy mamy rozpoznanie raka trzonu macicy, powinniśmy najpierw sprofilować molekularnie ten typ, określić biologię tego typu nowotworu, a dopiero później brać się za leczenie, czy chirurgiczne, bo tutaj też chirurgia się różni. Jeżeli określimy podtyp taki najgorzej rokujący, ta chirurgia powinna być większa, obejmować również diagnostykę węzłów chłonnych i tutaj zakres chirurgii jest zupełnie inny, większy niż w przypadku raków o dobrej biologii, o korzystnym rokowaniu. Więc to, co dzisiaj mamy do zrobienia, to na pewno wprowadzenie tych zaleceń, które pojawiły się u nas w 2023 roku. W ubiegłym roku Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej opublikowało dane i nowe zalecenia, tak samo europejskie zalecenia również zostały wprowadzone. W tym roku będzie aktualizacja zarówno polskiej, jak i europejskiej. I wszystkie te zalecenia podkreślają rolę biologii, czyli nie leczymy raka, dopóki nie wiemy, jaki typ biologiczny raka jest u danej pacjentki. Według tego profilujemy leczenie. Później po operacji też to ma istotne znaczenie, żeby właściwie zaplanować sposób terapii uzupełniającej. Wspomniał Pan o zaleceniach Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, które rzeczywiście mówią o tym profilowaniu, o tej biologii molekularnej. Czy one są w tej chwili, można powiedzieć, w jaki sposób są wprowadzane w Polsce? Czy Państwo mają już jakieś dane, jak wielu lekarzy stosuje się do tych zaleceń? Znaczy zalecenie jest, natomiast wprowadzanie, jak to zwykle bywa, może być różne w różnych ośrodkach. Generalnie rak trzonu macicy od wielu, wielu lat jest leczony w wielu miejscach. Jest to typowa operacja ginekologiczna polegająca na wycięciu macicy z przydatkami i tą operacją mogą się parać wszyscy ginekolodzy, którzy prowadzą ośrodki powiatowe, miejskie szpitale i w tych ośrodkach może być taka operacja wykonana. Natomiast tam, gdzie trzeba dodatkowo ocenić węzły chłonne i właściwie przygotować pacjentkę do leczenia, może się to nie do końca odbywać, więc dzisiaj powinniśmy przed rozpoczęciem leczenia właściwie wystopniować pacjentkę, czyli wykonać tomografię komputerową całego ciała, wykonać rezonans magnetyczny miednicy małej, żeby ocenić, jakie jest miejscowe zaawansowanie, ocenić stan węzłów chłonnych, ocenić, czy nie ma przerzutów i dopiero wtedy przystępować do leczenia chirurgicznego. Bez takiego grona specjalistów z zakresu radioterapii, onkologii klinicznej, przede wszystkim chirurgii ginekologicznej, to leczenie nie powinno się odbywać, a niestety wydaje mi się, że nadal się odbywa w wielu miejscach, gdzie jest najpierw operacja, a później ojej, co tu wyszło i w ten sposób dopiero później następuje diagnostyka molekularna. Ten okres od uzyskania histopatologicznego wyniku pooperacyjnego do momentu jeszcze zlecenia badań molekularnych, które nam sprofilują chorą, trwa zbyt długo i dostajemy te wyniki w okolicach 3. miesiąca od operacji, jak to już wszystko łącznie pozbieramy, no i wtedy sami się zastanawiamy, czy leczenie uzupełniające ma faktycznie sens, czy już nie należy odpuścić tej pacjentce tego leczenia. Więc. Czyli powtórzmy jeszcze raz, tutaj to jest też nowotwór heterogenny i właściwie ta diagnostyka powinna być wykonana zanim, jeszcze optymalnie przed operacją chirurgiczną.
Tak, tylko tym bardziej, że jest to nowotwór, w którym mamy materiał histopatologiczny, bo praktycznie większość pacjentek ma objawy kliniczne raka trzonu. To są najczęściej krwawienia, krwawienia międzymiesiączkowe, czy u kobiet pomenopauzalnych są krwawienia w ogóle i one są wskazaniem do tego, żeby przeprowadzić diagnostykę, co jest przyczyną. Więc u tych pacjentek mamy materiał histopatologiczny, jest co przebadać, mamy materiał, który można poddać dokładnej diagnostyce molekularnej, żeby ocenić, jaki typ mamy i dopiero wtedy przystępować do leczenia. Są takie fajne dane z kraju takiego jak Portugalia, gdzie ocenili, ile dni potrzeba na przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki. Kraj też w Unii Europejskiej, na którym możemy troszeczkę spojrzeć, jak to wygląda z ich perspektywy. Okazuje się, że jeżeli rozpoczniemy diagnostykę po operacji, to zwykle nie mamy na czas tych wyników, które są potrzebne do właściwego zaplanowania czy chemioterapii, czy radiochemioterapii, czy też samej radioterapii. Panie profesorze, to powiedział Pan o tych nowościach w diagnostyce. Zapytam jeszcze o nowości w leczeniu, bo rok temu pojawił się w Polsce dostępny nowa immunoterapia dla części pacjentek. Proszę powiedzieć, w jaki sposób immunoterapia ma szansę, właściwie już zmienia rokowanie pacjentek, tej części, która może być w ten sposób leczona i czy tutaj, oczywiście w tym momencie już mówimy o zaawansowanym nowotworze, jaką szansą jest dla tych pacjentek immunoterapia? Dzisiaj już wiemy, że pewna grupa pacjentek, a to wcale nie jest mała grupa pacjentek, to jest około 30% całej populacji chorującej na raka trzonu macicy, ma tak zwany profil DMMR, czy też związany z niestabilnością mikrosatelitarną w obrębie nowotworu. I to może decydować o znacznie większej wrażliwości na immunoterapię. Immunoterapia jest to zupełnie nowa gałąź leczenia, która w wielu nowotworach weszła przebojem i zastąpiła już chemioterapię klasyczną. W raku trzonu te dane również się pojawiły i jest to jeden z nowotworów ginekologicznych, gdzie immunoterapia ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dotyczące tej 30-procentowej populacji chorych. Tutaj mamy dane dla tych pacjentek, że dodanie immunoterapii do chemioterapii w pierwszej linii poprawia rokowanie tych pacjentek, zmniejsza ryzyko progresji prawie 70% i wpływa w tej podgrupie pacjentek na wydłużenie czasu przeżycia, znamiennie wydłuża czas przeżycia całkowitego, więc są to ogromne dane i warto to leczenie zastosować. Dzisiaj dysponujemy takim refundowanym leczeniem, jednym z tych leków z tej grupy, w przypadku po niepowodzeniu pierwszego rzutu leczenia opartego na zwykłej, klasycznej chemioterapii. Więc dla tych pacjentek jest to ogromny przełom i dzisiaj trwają jeszcze badania, czy tak samo jak w innych nowotworach, nie zastąpić immunoterapią w tej szczególnej podgrupie pacjentek klasyczną chemioterapię, więc za niebawem będziemy mieli dane, czy w ogóle chemioterapia nie trafi na pewien czas do lamusa właśnie w tej specjalnej podgrupie pacjentek. To nie jest mała grupa, 30%, więc jest o kogo walczyć i znacznie radykalnie zmienia to rokowanie tych pacjentek. Jest o kogo walczyć, to widać. Chciałam zwrócić się do pani Anny Kupieckiej. Pani Aniu, prowadzicie grupę na Facebooku również dla pacjentek właśnie z rakiem endometrium. Proszę powiedzieć, jak z ich punktu widzenia wygląda dostęp do diagnostyki, do leczenia? Tak, rzeczywiście to jest pierwsze w Polsce miejsce, które zgrupowało, w którym udało się zebrać te spośród różnych rozproszonych grup pacjentów ginekologicznych, pacjentki właśnie z rakiem endometrium. I tak myślę sobie, że opierając się na tych danych, które pani profesor przekazała, to my już jesteśmy ileś lat za innymi krajami w tym rodzaju nowotworu w wielu aspektach, bo tu wybrzmiała nam diagnostyka molekularna, ścieżka pacjentki, my tego prędko nie naprawimy i obawiam się, że wiele rzeczy, które tutaj usłyszałam, dały mi taką refleksję, że no daleko nam jeszcze do tego, dlatego że pomimo, że od ubiegłego roku jest już terapia, jest też kontraktowanie operacji robotem Da Vinci, że wiemy o tym, że są wytyczne Polskiego Towarzystwa, jednak takiej standaryzacji nie udaje nam się osiągnąć. Pacjentki błąkają się od placówki mniejszej do większej, ponad 300 podmiotów wykazuje, że przynajmniej jeden taki zabieg wykonało. Lek
nie jest kontraktowany tak szybko, jak być powinien z punktu widzenia pacjentek, bo proces kontraktowania tych leków też trwa bardzo długo. Potem kwalifikacja i opóźnienia w kwalifikacji do tego programu lekowego, dlatego że gdzieś nie było badań, ktoś nie zakwalifikował, pacjentka po chirurgii wyszła do domu, dopiero wraca z objawami po jakimś czasie, to wszystko się odciąga w czasie. Nie jesteśmy w stanie w takim systemie organizacyjnym w tej chwili leczyć pacjentek zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, zgodnie z wiedzą też wielu ekspertów, to nie ulegnie uporządkowaniu, jeśli nie będziemy kierować, to jest odpowiedzialność lekarzy. Tak naprawdę lekarza, tego pierwszego lekarza, do którego trafia pacjentka z rakiem trzonu lub z problemami, którego przerastają jego możliwości, one nie zależą od samego lekarza, bo to nie chodzi o wiedzę, ale placówka organizacyjnie nie jest przygotowana do tego. Tu z odpowiedzialnością powinniśmy do tego podchodzić i przekierowywać pacjentki do ośrodków, które mogą kompleksowo taką pacjentkę zaopiekować. Chirurgicznie, patomorfologicznie, mają umowy z laboratoriami, są w kraju takie możliwości. Są wytyczne, powinna być standaryzacja. Pacjentki są zrozpaczone. Są zrozpaczone. W ostatnim tygodniu organizowaliśmy też taki live dla pacjentek z rakiem trzonu i to jest grupa pacjentek, o ile w poprzednim panelu mówiłam co innego o pacjentkach z rakiem piersi. Tu mamy wieloletnie doświadczenie, kilkunasto, tu kilkuletnie doświadczenie z pracą z tymi pacjentkami. Ja jestem zaskoczona ich zaangażowaniem, ich determinacją, ich znajomością problematyki, ale przede wszystkim właśnie zaangażowaniem. Zadają konkretne pytania, zdobywają wiedzę, dlatego że wiem, tu na szali stoi życie, z drugiej strony jest śmierć. To nie są tylko te statystyki, o których pani profesor, tu są ludzie i kobiety. Ja z nimi rozmawiam, one za kilka tygodni czy za kilka miesięcy nie będą żyły. Widzi je lekarz i też ma świadomość, że coś tu po drodze poszło nie tak z tą pacjentką, już za chwilę się pożegnamy. Nie możemy iść w tym kierunku. Liczę na to, że środki z KPO, Krajowa Sieć Onkologiczna, przysłuży się temu, żeby troszkę tę onkologię uporządkować, żeby umowy nie były zawierane ze wszystkimi jak leci, żeby była gradacja, żebyśmy dokonywali wreszcie w tym kraju świadomych wyborów, decydując się na leczenie onkologiczne, wyborów na tyle świadomych, żebyśmy dali szansę ludziom na przeżycie, bo to jest rak trzonu macicy, to jest bardzo groźna choroba, ona często też szybko postępuje, dlatego też ścieżka musi być, szybko postępuje. Często pacjentki zgłaszają się też z chorobą zaawansowaną, bagatelizują objawy, bądź są nieświadome, bądź powodem jest lęk. Nieważne jakie są czynniki, ważne jaki jest efekt, mamy pacjentkę, musimy ją zaopiekować. A żeby uzyskać świadomość społeczną, bo szumnie i dużo mówimy o tym, te kobiety nie przychodzą na profilaktykę, to nie zgłaszają się do programów. No nie zgłaszają się, to znaczy coś źle robimy, jeśli za późno zgłaszają się do lekarza, to znaczy, że też mają mnóstwo problemów, wykluczenie jakiekolwiek ze zdrowia, wymaga tego, żeby wypracować umożliwienie pacjentce zaufania do systemu opieki, zaufania do placówki, do lekarza, do którego trafia i kiedy tylko pojawiają się narzędzia typu poprawa chirurgii, myślę, że to w przeciągu kilku lat też już będziemy widzieli te lepsze efekty, ale kiedy pojawiają się terapie, których przez lata nie było, czyli szansa, to one muszą być, jeśli już są na liście leków refundowanych, jest program lekowy, jak najszybciej uruchomiony musi zostać w placówce, jeśli pojawiają się możliwości leczenia pacjentek w kolejnych liniach, a to już są doniesienia o tym, że będzie można stosować również u pacjentek pierwszej linii leczenia, to też musimy szybko reagować. Nie stać nas na to, żeby kobiety umierały tam, gdzie mogłyby nie umrzeć. Bardzo dziękuję. Poza tymi statystykami, o których mówiła pani profesor, rzeczywiście stoją konkretne osoby. To jest 1800 kobiet rocznie około, które 1600, 1800, które
umiera po prostu z tego powodu, a na pewno umierać by nie musiało. I chciałam zapytać, no, mówiliśmy tutaj o różnych aspektach, prawda, o tym, że pacjentki czasami zbyt późno zgłaszają się do lekarza, bo po prostu się boją nawet tej diagnozy, to jest pewna bariera psychologiczna. Później są te kwestie dotyczące diagnostyki i kwestie dotyczące leczenia. Ale chciałam zapytać pana profesora o te szanse, bo rzeczywiście pojawienie się immunoterapii jest taką szansą. Pani Anna powiedziała o tym, że jakby, no jest szansa, mamy program lekowy, ale nie zawsze te leki są tak dostępne tak szybko, jak pacjentki by chciały. Czy pan to widzi? Czy rzeczywiście widzi pan te opóźnienia? No i chciałam jeszcze zapytać o tą szansę dla pacjentek w pierwszej linii. Dzisiaj mamy taką sytuację, że w większości przypadków kwalifikujemy do terapii, do tej nowoczesnej immunoterapii pacjentki, które mają nawrót, już są po pierwszym rzucie leczenia. To taką mamy sytuację dzisiaj. No więc lecząc pierwszym rzutem leczenia, powinniśmy wykonać badania molekularne. Mamy na to czas pod dzisiejszy program lekowy, więc mamy na to czas w trakcie chemioterapii. Nawet nie musimy nikogo pospieszać, bo tam mamy kilka kursów chemioterapii, więc mamy czas na wypracowanie tej decyzji. Według różnych szacunków około 100-200 pacjentek powinno takich być wśród tej grupy, bo to według tego są szacunki robione, czyli z tej populacji 1800 pacjentek, 1600 w zależności od roku, który został przebadany, można wśród tej grupy wyszukać te chore, które faktycznie doznają tego nawrotu i mają ten określony podtyp biologiczny. Natomiast my musimy być przygotowani, że za chwilę będzie, bo już dane są dzisiaj, że ta immunoterapia powinna być dołączana do klasycznej chemioterapii, więc my już musimy być przygotowani już na etapie, w pierwszej linii, w pierwszym etapie, czyli zanim pacjentka do nas trafia, jak najszybciej zrobić badania molekularne. W zasadzie dzisiaj no niemalże 100% populacji z wykrywanym rakiem trzonu macicy powinny być poddany badaniom molekularnym, żeby właściwie oszacować, jaki typ biologiczny. Przy okazji będziemy mieć sprofilowane te chore i do kolejnego rzutu, i do leczenia uzupełniającego. Mało tego, to też jest bardzo ważny aspekt, bo te 30% chorych z tym zaburzeniem molekularnym ma rodziny. To jest ta grupa, gdzie mogą być predyspozycje genetyczne do zachorowań w rodzinie, więc to jest troszkę tak jak w raku jajnika. Badaliśmy BRCA1, BRCA2 po to, żeby wyłapać w całym morzu chorych wśród tych rodzin osoby, które są nosicielkami tych mutacji i zaburzeń molekularnych. Więc tutaj taką samą sytuację mamy, że wśród tego morza chorych z rakiem trzonu mamy subpopulacje chorych, które są narażone w sposób taki genetyczny na zachorowanie na raka trzonu, raka jelita grubego na przykład w dużym odsetku, więc tą populację trzeba badać intensywnie i profilaktycznie. Podkreślił pan profesor tutaj rolę badań molekularnych, dzisiaj dużo o tym mówimy, a chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz, czy organizacja leczenia, czy rzeczywiście te pacjentki powinny trafiać do wyspecjalizowanych ośrodków, ile ich powinno być w Polsce, zajmujących się konkretnie rakiem endometrium, żeby one jednak nie błąkały się od lekarza do lekarza po przypadkowych szpitalach, gdzie nie mają tych badań wykonywanych. Założenia Krajowej Sieci Onkologicznej mówią o tym, że każda pacjentka bez względu na nowotwór, wraz z tymi ośrodkami kooperującymi powinna być poddana takiemu konsylium onkologicznemu, gdzie właśnie w gronie specjalistów różnych, radiologa, też między innymi dodatkowo radioterapeuty, onkologa klinicznego i chirurga określonego, czyli tutaj ginekolog onkologiczny byłby tym kluczową osobą, by decydowała o losach pacjentki. Oczywiście nie wszystkie muszą być operowane w ośrodkach wysoko wyspecjalizowanych, bo wycięcie macicy z przydatkami jest możliwe w wielu ośrodkach, w wielu miejscach, tylko tam powinny trafiać te pacjentki, które są już sprofilowane molekularnie, o których wiemy, że taka prosta operacja wystarczy, że nie trzeba tą pacjentkę leczyć w ośrodku wysokospecjalistycznym. Te, które mają zły biologicznie nowotwór, na pewno powinny trafiać tam, do tych ośrodków, tam powinny być w sposób właściwy zoperowane i od razu na szlaku terapeutycznym przekierowane do dalszych etapów, czyli do radioterapii czy też radiochemioterapii. Zdecydowanie najpierw diagnostyka, dopiero później operacje, dopiero później dalsze leczenie, po prostu plan tego leczenia. Tak, tak. Znaczy tu elementem jest tak jak w raku piersi. Powinniśmy tą kalkę wziąć z raka piersi i przekopiować do raka trzonu. Dzisiaj nie ma odważnego chirurga, który by zoperował raka piersi bez konsylium, bez profilowania molekularnego, bez poznania biologii choroby. A w raku trzonu nadal to się odbywa, że chirurg sobie zoperuje,
bez profilowania molekularnego. Musimy mieć najpierw sprofilowanie i jak najszybciej podejmować decyzję o leczeniu chirurgicznym. Bardzo dziękuję. Ja nie mam wątpliwości, że wiele dobrego w leczeniu nowotworów zadziało się nie tylko dzięki lekarzom, ale też dzięki organizacjom pacjenckim. I tutaj też patrzę na panią Annę Kupiecką. Wiele dobrego zadziało się właśnie, jeżeli chodzi o raka piersi, właśnie dzięki pacjentom tak naprawdę, dzięki tej sile pacjentów. I czy właśnie to jest miejsce dla organizacji pacjenckiej, również jeżeli chodzi o raka endometrium, nawet o taką kampanię świadomościową, najpierw diagnostyka, potem operacja, potem leczenie. Na pewno jest tutaj bardzo dużo pracy, ale no nie masz tak dużo organizacji pacjenckich. I tu myślę, że systemowe rozwiązania sprawniej są w stanie to uporządkować niż najlepsza kampania, bo wiemy, że kampania programu 40+ była, a chętnych nie było i wiele innych takich można wskazać. Naszą rolą przede wszystkim jest wspierać pacjentki na tym etapie diagnostyki czy też leczenia psychologicznie, organizacyjnie, informacyjnie, tak aby były lepszym partnerem w gabinecie u lekarza, aby te pytania, które nie muszą padać do lekarza, padały do nas, aby wymiana informacji między pacjentkami się również odbywała, bo to wiele ułatwia i pomaga potem pacjentkom szybciej przejść przez to. Jednak tu jest sprawa trochę trudniejsza. Pacjentki szybciej umierają. To nie jest tak, jak w raku piersi, że leczymy się latami. Tu ryzyka są bardzo duże. Jeśli pacjentka wyjdzie z placówki, zoperowana, bez badań, wraca tam tych immunohistochemicznych, bez prawidłowej informacji od lekarza, że jest pani potrzebny follow-up, że tu na chirurgii się sprawa nie kończy, a często pacjentki zostawiane są z informacją lub z poczuciem, że to już była chirurgia, wszystko jest w porządku, czuję się dobrze i spokój. No nie, nie spokój. Trzeba cały czas być w monitoringu, kontrolować to, co się dalej z pacjentką dzieje, bo one często jest tak, że dopiero jak się dzieje coś poważnego, one zaczynają szukać i okazuje, że nie wiedzą, gdzie jest placówka. Także myślę, że to wspólna rola nasza edukacji towarzystw naukowych, lekarzy, ale też monitorowanie jakości leczenia. Jeśli, to nagradzajmy placówki, które leczą zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, zgodnie z wytycznymi polskimi, nie mówiąc o międzynarodowych. Bez standaryzacji i egzekwowania od lekarzy i placówek tego, że nie są zachowane standardy i nie dotrzymuje się wytycznych, no bez rozliczania tego naprawdę będzie ciężko uzyskać w szybkim czasie dobry efekt. Jak poprawić wyniki leczenia, jak zrobić, żeby pacjentki w Polsce, kobiety w Polsce mniej umierały, rzadziej umierały? Ja wiem, że pani profesor na pewno powie o otyłości, która jest jednym z czynników ryzyka, o której też nie możemy o tym wspomnieć, że to nie jest. Ale najpierw skomentować to, co powiedziała pani Ania, bo ja się nie zgodzę z takim stwierdzeniem, że pacjentki z rakiem trzonu macicy mają gorsze przeżycie niż pacjentki z rakiem piersi. Mamy mniej więcej ten sam poziom, wskaźnik pięcioletnich przeżyć jest mniej więcej taki sam, tak? 75% w raku piersi troszeczkę więcej. Więc tutaj nie można tak powiedzieć, że one mają zdecydowanie gorsze rokowanie niż pacjentki z rakiem piersi. Na pewno rak piersi jest bardziej obecny w przestrzeni medialnej, tak? Jest wszędzie. I jakby to też zbudowało świadomość społeczną. Natomiast rak trzonu macicy nie jest tak obecny, mimo że to jest częsty nowotwór, tak? To jest drugi, ale wśród ginekologicznych pierwszy. Najczęstszy, tak? I teraz mi się wydaje, że ta poprawa wskaźników przeżyć i w ogóle zmniejszenie umieralności może być wyłącznie przez zmianę standardów diagnostycznych i poprawę leczenia, dlatego że, no tu pan profesor na pewno mnie poprze, że objawy tego nowotworu są tak alarmujące, że no, najbardziej oporna pacjentka w końcu pójdzie do tego doktora. Tak, te krwawienia potrafią każdego zmobilizować, żeby pójść do lekarza. Tak, a teraz z kolei jakby
przechodząc do tego, o czym pani mówiła, my mamy również pewien zakres takich działań, które można nazwać profilaktyką pierwotną w raku trzonu macicy. Uważa się, że 40% zachorowań na ten nowotwór jest związanych z otyłością. I tkanka tłuszczowa jest takim samodzielnym organem produkującym dodatkowe hormony. Tak? To jest czynnik ryzyka tkanka tłuszczowa i raka piersi, i raka trzonu macicy. Więc my mamy pewne możliwości zmniejszenia ryzyka zachorowania. I tu możemy wpłynąć na ryzyko zachorowania, ale na ryzyko zgonu, no to tylko i wyłącznie poprzez zmiany diagnostyczne i naprawdę ja upatruję ogromną szansę w tych zaleceniach towarzystwa, w tej nowej tabeli diagnostycznej, ta, którą Państwo prezentowali kilka razy. To jest moim zdaniem to, o co należy w tej chwili walczyć, żeby uzyskać takie wskaźniki przeżyć, jak są w innych krajach Europy Zachodniej, blisko 90%. Więc ja tutaj bym upatrywała sukcesu. Mhm. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze Państwo chcieli coś dodać, jeżeli chodzi o ten zmniejszenie wskaźników śmiertelności? Mamy jeszcze jedno zdanie. Ja tylko sprostuję, że ja miałam na myśli, może skrótowo, bo się zawsze spieszymy w tych panelach, że one szybciej umierają. Te, które do nas trafiają, to miałam na myśli. Pacjentki z rakiem piersi, one się pojawiają już w organizacjach, w przestrzeni, na etapie diagnostyki, a pacjentki z rakiem trzonu pojawiają się dopiero, kiedy już mają zaawansowane problemy. Ja tylko bym chciał dodać jedną małą rzecz, że macica ma dwie części, ma trzon i szyjkę. I być może pacjentki mówiąc o raku macicy, to ogólnie mówią o raku macicy, więc to taki odbiór ze strony pacjentek i organizacji pacjenckich rak macicy. A tam są dwie części przecież, jeden to jest trzon, zupełnie inaczej leczony i szyjka, która też jest, dla której możemy bardzo dużo zrobić i profilaktykę właściwą mamy i możemy naprawdę wykrywać dużo, dużo wcześniej. Dziękuję. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Rak endometrium, najczęstszy nowotwór ginekologiczny kobiet. Wiemy, że możemy zapobiegać zapobiegając otyłości i lecząc chorobę otyłościową, bo mamy takie możliwości. Mamy też nowe standardy diagnostyczno-lecznicze, mamy nowe szanse, jeżeli chodzi o leczenie. Stąd mamy też nadzieję, że za rok będziemy mogli powiedzieć jakieś lepsze wiadomości na temat tego, że na temat szans dla polskich pacjentek. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję.